Cześć, mam na imię Rafał i dzisiaj porozmawiamy o szyku wyrazów w zdaniu w języku niemieckim. Mamy trzy szyki zdania w języku niemieckim. Szyk prosty, szyk przestawny i szyk poboczny. Zacznijmy od tego pierwszego. Szyk prosty po spójniku zawsze występuje. Podmiot, orzeczenie i cała reszta. Szyk ten jest charakterystyczny dla takich spójników jak und, aber, denn, oder, sondern. Przykłady. Ich gehe, aber du bleibst hier. Ich gehe, aber du bleibst hier. Albo. Ich unterrichte kein Englisch, sondern Deutsch. Ich unterrichte kein Englisch, sondern Deutsch. Ich lerne Deutsch, denn Deutsch ist einfach und praktisch. Ich lerne Deutsch, denn Deutsch ist einfach und praktisch. Drugi szyk to szyk przestawny. Tutaj po spójniku występuje orzeczenie, a potem podmiot, czyli odwrotnie jak w przypadku szyku prostego. Charakterystyczne dla tego szyku są takie spójniki. Dann, deswegen, darum, deshalb, sonst, trotzdem, außerdem. Przykłady. Ich war krank, trotzdem ging ich zum Arzt nicht. Ich war krank, trotzdem ging zum Arzt nicht. Er ist gegen Pflanzen allergisch, trotzdem geht in den Garten. Albo. Das Wetter muss schön sein, sonst bleiben wir zu Hause. Das Wetter muss schön sein, sonst bleiben wir zu Hause. Ostatni szyk. Szyk poboczny, albo inaczej szyk zdania podrzędnego. Tutaj po spójniku występuje podmiot, a orzeczenie idzie na sam koniec. Ten szyk występuje po takich spójnikach jak ob, das weil, als wenn, nachdem, damit, bevor. Na przykład, er möchte wissen, ob sie einen Hund hat. Er möchte wissen, ob sie einen Hund hat. Albo, er sagt, dass Deutsch regelmäßig lernt. Er sagt, dass Deutsch regelmäßig lernt. Inny przykład. Wenn ich müde bin, schlafe ich sofort ein. Wenn ich müde bin, schlafe ich sofort ein. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Tschüss!